wiadomościach m.in. o budowie zatoki autobusowej w Kamieniu, punktu zbiórki selektywnej odpadów komunalnych, remoncie drogi Bóg Pomorski Świecie nad Osą oraz relacja z uroczystej sesji Rady Miasta, podczas której uhonorowano zasłużonych dla miasta i gminy Jabłonowo-Pomorskie. W mieście i gminie Jabłonowo-Pomorskie realizowane są obecnie inwestycje o wartości prawie 6 milionów złotych. Znajdujemy się teraz w miejscowości Kamień. Budowa bezpiecznej zatoki autobusowej wraz z dojazdem i chodnikiem przy drodze wojewódzkiej dla dzieci, dla mieszkańców. Nie ukrywam, że w Kamieniu ta inwestycja była bardzo potrzebna. Mieszkańcy na nią długo czekali. Bardzo się cieszę, że ze środków własnych mogliśmy ją rozpocząć i jesteśmy na etapie już ukończenia. Zakres robót obejmował między innymi roboty ziemne, wybudowanie przepustu drogowego, oczyszczenie i wyprofilowanie rowów drogowych, wykonanie podbudowy, wykonanie chodnika, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej, wykonanie oznakowania poziomego. Zadanie jest finansowane w całości ze środków budżetu miasta i gminy Jabłonowo-Pomorskie. Wartość inwestycji wyniesie około 200 tysięcy złotych brutto. A wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo drogowo-budowlane, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zbrodnicy. Kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo dzieci, młodzieży to oczywiście budowa bezpiecznego przystanku zatoki w miejscowości Konojady. Inwestycja drogowa prowadzona jest także na odcinku drogi Bóg Pomorski Świecie nad Osą. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że stan dróg gminnych w naszej gminie jest naprawdę fatalny i cieszy fakt, że mamy inwestycje, które poprawiają życie naszych mieszkańców i poprawiają również bezpieczeństwo. Znajdujemy się na drodze Bóg Pomorski Świecie nad Osą. Jest to droga łącząca dwie gminy, gminę Jabłonowo-Pomorskie i gminę Świecie nad Osą. Jesteśmy w trakcie ukończenia pierwszego etapu i już mamy rozstrzygnięty przetarg na drugi etap, także około 2 kilometrów będzie jeszcze w tym roku zrobione tej drogi. Zakres prac dotyczył odcinka o długości kilometra od skrzyżowania z drogą powiatową Jabłonowo-Pomorskie Wardęgowo, która to jest granicą województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na poszerzeniu jezdni do 5 metrów, wykonaniu nowej nawierzchni z warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, zjazdy z betonu asfaltowego oraz zostały wykonane pobocza z kruszywa. Wartość inwestycji wyniesie około 742 tysiące brutto, w tym planowane dofinansowanie około 407 890 zł. Zadanie jest współfinansowane w ramach środków z byłego Funduszu Dróg Samorządowych. Ruszyła już także budowa PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Znajdujemy się na terenie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Wiejskiej. W tej chwili trwają prace ziemne, które mają przygotować teren pod inwestycje, na którym znajdować się będą budynki socjalno-biurowe z pomieszczeniami edukacyjnymi, budowa wiaty osłaniającej kontenery, wagi dla samochodów ciężarowych, przy wykonaniu podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonanie kanalizacji deszczowej. Wartość tej inwestycji to blisko 2 miliony złotych, z czego 1 800 dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Ta inwestycja bardzo potrzebna, patrząc tutaj na dbałość o środowisko, ekologię. W tym roku, przełom październik-listopad, PSZOK będzie w Jabłonowie już oddawany do użytku. Z PSZOK-u korzystać będą mogli mieszkańcy miasta i gminy Jabłonowo Pomorskiego. On będzie dostępny dla naszych mieszkańców, ale też będzie prowadzona edukacja proekologiczna dla naszych najmłodszych mieszkańców. Samorząd Jabłonowa ma także kolejne plany inwestycyjne, na które złożył wnioski o dofinansowanie w ramach projektu Nowego Ładu Odbudowy Polski.
kwota dofinansowania, na którą tutaj złożyliśmy, to opiewa na blisko 30 milionów złotych. Głównie złożone są wnioski na budowę, remonty, modernizację dróg gminnych. Mamy nadzieję, że uda nam się również otrzymać dofinansowanie na budowę drogi Konojady Tomki. Oczywiście już na pierwszy etap został ogłoszony przetarg. Czekamy na początku sierpnia rozstrzygnięcie wykonawcy. Droga, która tak naprawdę wymaga natychmiastowej pracy polegającej na budowie od podstaw. Także korzystając z okazji, chciałbym wszystkich prosić rządzących parlamentarzystów o wsparcie w stronę miasta i gminy Jabłonowa Pomorskiego. Drugiego lipca bieżącego roku na dziedzińcu Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim odbyła się 36. uroczysta sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Podczas sesji nadano tytuł honorowego obywatela miasta Jabłonowa Pomorskiego panu Czesławowi Głowackiemu oraz zasłużony dla miasta Jabłonowa Pomorskiego pani Elżbiecie Zielaskowskiej i panu Marianowi Jacewiczowi. To wyróżnienie odebrałem z wielką pokorą i wielkim taką radością z uwagi na to, że władze gminy, miasta, łącznie z panem burmistrzem miasta, zauważyli pewne prace, wkład, które żeśmy tu wnosiłem na niwie przebudowy dróg, bo głównie zajmuję się drogami powiatowymi, ponieważ miasto uzyskało pewne jakoś zmiana nastąpiła poprzez przebudowę dróg, która wpłynęła na wygląd i system komunikacyjny tego miasta. Do Jabłonowa sprowadziłam się prawie 40 lat temu i wyrosłam tutaj, w to środowisko. Starałam się działać na rzecz tego środowiska i to wyróżnienie przyszło w takim momencie, kiedy no właśnie już odchodząc na emeryturę pomyślałam, że no chyba nie jestem potrzebna, a okazało się, że spotkała mnie ogromna niespodzianka. Za co oczywiście dziękuję panu burmistrzowi, bo wystąpił z inicjatywą kapitule i Radzie Miejskiej, że wniosek przyjęli. A cóż, a działalność na rzecz Jabłonowa to nie tylko obowiązki zawodowe, ale starałam się zawsze wykraczać poza nie, działając tutaj na polu kultury, oświaty, a więc sporo imprez zapadło w historię Jabłonowa właśnie dzięki tej szkole. A więc ten ślad, który zostawiłam w Jabłonowie, został zauważony, z czego bardzo się cieszę. Padło pytanie, czy zgodzę się przyjąć tytuł zasłużony dla miasta Jabłonowa Pomorskiego. Chwilę zaniemówiłem. W moim życiu mam bardzo dużo odznaczeń zakładowych, pszczelarskich, rzemiosła. Nigdy mnie nie pytano, choć mam nawet i prezydenta odznaczenie, też mnie nie pytano. A tu takie pytanie i oczywiście zgodziłem się. Tak się zgadzałem całe życie na wszystko. Jak przyjmowałem, wykonywałem wszystkie zadania, jakie mi stawiano. W zakładach państwowych, w Radzie Parafialnej, w Radzie Miasta i Gminy, najwięcej w rzemiośle. W razie awarii nie szczędziłem nocy, aby pomóc wielu. To może potwierdzić. Choć jestem emerytem, od 13 lat ciągle jestem aktywny. Ponadto 36. uroczysta sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego była doskonałą okazją, aby wyróżnić osoby, które w ostatnim czasie wydatnie przysłużyły się swoją działalnością w rozwój naszej małej ojczyzny. Zatem za nieocenioną pomoc podczas pandemii COVID-19 burmistrz miasta i gminy Jabłonowo-Pomorskie wyróżnił panią Barbarę Wyszyńską, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Nasz Lekarz, panią Aleksandrę Ciach, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Almed, ratowników medycznych ze stacji ratownictwa medycznego w Jabłonowie Pomorskim,
druhów z OSP w Jabłonowie Pomorskim, druhów z OSP w Góralach, druhów z OSP w Płowężu, druhów z OSP w Bukowcu oraz druhów z OSP w Konojadach. Szczególne podziękowania za gotowość i poświęcenie w czasie pandemii burmistrz złożył na ręce dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Piotra Zacharskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Płowężu Anny Kochańskiej-Bajer, a także inspektora Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo-Pomorskie Dariusza Góralskiego. Na wyrazy uznania oraz szacunku zasłużyli także sołtysi z terenu gminy Jabłonowo-Pomorskie, którzy często bezinteresownie zaangażowali się w działalność na rzecz swojego sołectwa, jak i całej gminy. Za to burmistrz Przemysław Górski wyróżnił panią Annę Więckowską, sołtysa wsi Lembark, panią Bernadetę Kwaśniewską, sołtysa wsi Mileszewy, pana Andrzeja Bucha, sołtysa wsi Bóg Pomorski, pana Sławomira Łukasika, sołtysa wsi Konojady, pana Dariusza Kapuścińskiego, sołtysa wsi Płowęż oraz pana Piotra Dąbrowskiego, sołtysa wsi Piecewo. Uroczystą sesję uświetnił kwartet smyczkowy Infinito Quartet. Obchody Dni Jabłonowo-Pomorskiego 2021 rozpoczęliśmy już w czerwcu. Wtedy na sali sportowej w Jabłonowie Pomorskim odbył się w randze mistrzostw województwa kujawsko-pomorskiego 36. otwarty turniej Babingtona, a na plaży w Nowej Wsi rozegrano turniej siatkówki, a po nim mieszkańcy mieli okazję bawić się na Nocy Świętojańskiej. Natomiast już 6 sierpnia przy Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim obchodzić będziemy muzyczne Dni Jabłonowa Pomorskiego, w ramach których wystąpią zespół Reggae, zespół Karmel z Jabłonowa Pomorskiego oraz Mikołaj Jabłoński, finalista programu The Voice Kids. Jak wiemy, rok 2021 jest rokiem Ignacego Łyskowskiego w mieście gminie Jabłonowo-Pomorskie. I z tej właśnie okazji organizujemy różnego rodzaju wydarzenia upamiętniające tego wybitnego Polaka. Dlatego 8 sierpnia zapraszamy Państwa do Mileszew, do miejsca narodzin Ignacego Łyskowskiego, na koncert Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury. Poza koncertem tego dnia odbędzie się również uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą tego wybitnego Polaka Ignacego Łyskowskiego. Natomiast 14 sierpnia zapraszamy Państwa na Festiwal Kolorów, który odbędzie się także na placu przy Centrum Kultury i Sportu. I na pewno dostarczy nam wiele radości i uśmiechu. Całość dopełnią dożynki gminno-sołecko-parafialne, które organizujemy 29 sierpnia w Płowężu. Jak to na dożynki przystało, będzie grochówka, chleb ze smalcem, wyroby pań z kół gospodyń wiejskich, zabawa przy DJ-u, wiele atrakcji dla dzieci oraz koncert gwiazdy wieczoru zespołu Disco Polo Mega Dance. Po więcej informacji zapraszamy Państwa na nasze strony internetowe oraz na portal społecznościowy na Facebooku. Bardzo serdecznie zapraszamy.